Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich, tu Jacek Bartosiak, Strategy in Future. Dzisiaj ze mną jest Rajmund Klonowski, witaj Rajmundzie. Dzień dobry. Nasz przyjaciel, Rajmund mieszka w Wilnie i często, jak Państwo wiecie, na pewno nasi subskrybenci wiedzą, łączymy się z Raimundem, żeby usłyszeć, co słychać za Niemnem, czy nad Niemnem, co słychać w filmie dawnej stolicy Wielkiego Księstwa, w obecnej stolicy Litwy. No ale teraz oczywiście mamy sytuację jak najbardziej poważną. Już dawno nie rozmawiałem z Raimundem i jestem bardzo ciekawy, Raimundzie, jak się komentuje na Litwie przebieg wojny na Ukrainie, zarówno z punktu widzenia wojskowego, jak i tego szerszego, geopolitycznego, w szczególności postawy Francji, Niemiec. Jestem bardzo ciekawy, bo zastanawiamy się tutaj nad Wisłą, jak się bardzo, czy się bardzo zmieniło nastawienie Litwy. No w ogóle zacznijmy tę rozmowę w jakiś sposób, Reymundzie, no zacznijmy, zobaczymy, gdzie ona, no ale w szczególności, żeby tutaj pe, pe, polscy odbiorcy te, te, tego naszego nagrania, żeby wyobrazili sobie, co pisze prasa, co, co się w ogóle, co ulica wileńska mówi na, na, na temat przebiegu wojny. To może zacznę akurat od końca, od prasy, a wtedy przejdziemy do geopolityki, do w ogóle zmian w zarządzaniu litewską obronnością, bo tutaj wszystkie te rzeczy zachodzą. No przede wszystkim ta już jawna inwazja Rosji na Ukrainę była dla Litwinów szokiem i to większym niż dla mieszkańców Polski. Z tego powodu, że historycznie zawsze tak było, że po Ukrainie przychodziła kolej na Litwę. Po Kijowie zawsze było Wilno. To jest po prostu taka historyczna prawidłowość, więc raptem dla nas jako mieszkańców Litwy świat stał się znowu bardzo mały. I to jest Rzecz też taka odczuwalna na bardzo wielu płaszczyznach, bo kiedy Litwa się wybijała w 90 roku na niepodległość, akurat w styczniu 1991 roku, miały miejsce potem te próby, rosyjskie próby stłumienia tej niepodległości, właśnie mordowanie cywilów pod wieżą telewizyjną, próby zajęcia Sejmu, telewizji, domu prasy. To wtedy, wtedy była też bardzo silna taka wspólnota dziejów, wspólnota losów litewsko-ukraińska. Było bardzo wielu ukraińskich ochotników, którzy wtedy byli w Wilnie, no i którzy wtedy też stali przy Sejmie, byli gotowi go bronić i byli gotowi ginąć w jego obronie. Zresztą dzisiaj wielu z tych ludzi, którzy też, niektórzy z nich są wykładowcami dla wojsk ukraińskich obecnie, pełnią jakieś funkcje, to oni dzisiaj też podkreślają, że w tamtym czasie Litwa walczyła o niepodległość, a my wszyscy, czyli Ukraina, Białoruś, inne kraje bałtyckie, inne kraje okupowane przez sowiecką Rosję, a wszyscy inni podążali z tyłu. No i. Litwini mają takie poczucie, że to dzisiaj Ukraina walczy o tą wolność, właśnie wolność od rosyjskiej tyranii, od życia w cieniu e, imperium, a my podążamy za nią. E, I stąd... E, podążamy za nią, że jej los podzielimy, jeżeli ona przegra, to my następni? coś w tym Dokładnie stylu. tak. Dokładnie tak. Bo e, Litwini mają może... Większą świadomość niż Polacy, że rosyjski imperializm nie zna poczucia nasycenia, co oznacza, że nie, nie zatrzyma się w którymś momencie, nie powie, że aha, okej, okay, dotarliśmy już do jakiegoś Rubikonu i dosyć. Przepraszam. I po prostu więc to nie będzie tak, że dojdą do Niemna, do Buga, do Odry i w którymś momencie powiedzą, że dobrze, to już dalej nie idziemy, tyle nam wystarczy. Bo nie wystarczy. I stąd Litwa bardzo aktywnie się zaangażowała w pomaganie Ukrainie, w wysiłki przede wszystkim dyplomatyczne z racji na na to, że Litwa nie ma swojego jakiegoś bardzo dużego potencjału obronnego, nie ma czołgów, które mogłaby dać Ukrainie, nie ma samodotu, ale wysłała na Ukrainę część swoich armatohałbic, produkcji niemieckiej Pancerhaubica 2000. i świadczy inną pomoc, medyczną, rehabilitacyjną, jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców ukraińskich, no to Litwa nie graniczy z Ukrainą, ale sprowadza tych, którzy z Ukrainy uciekali na teren Moldawii. Stąd też ta pomoc, no nawet w sferze symbolicznej, na Litwie wszędzie jest mnóstwo ukraińskich flag. Na urzędach, na firmach prywatnych, na samochodach, na ratuszu miasta i tak dalej, bo chodzi właśnie o to, żeby wykazać solidarność i tą wspólnotę losów. Najmłodszy, jeśli mogę, jakbyśmy mogli zacząć, pozwolisz od, też od początku. Pamiętasz, wtedy też rozmawialiśmy. Mamy grudzień roku 2021, więc rok z ok lekkim okładem. Nie ma jeszcze wojny. Jest ultimatum Ławrowa tak? do Zachodu i do Ameryki, do NATO i Ameryki, że z instalacje natowskie za Odrę, gromadzenie tych wojsk wokół Ukrainy. Powiedz mi, czy w tej chwili jest jakaś debata publiczna na Litwie, albo może była wtedy, że tak naprawdę to, to ultimatum było też i do Litwy, i do Polski, i miało odwrócić skutki geopolityczne, i rozszerzenia NATO, i, i przyjęcia w świat zachodu, do świata zachodu y, naszych państw. I y, 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 tak naprawdę Litwa była w od wojny, i zwycięstwo armii ukraińskiej pod Kijowem zatrzymało? Czy toczą się takie debaty, że, że tak naprawdę Litwa była włos od wojny de facto? Bo przecież skoro ultimatum Ławrowa i Kijów zostałby zajęty, no i dalej by Rosjanie nie otrzymali tych koncesji politycznych od zachodu, no to dalej musieliby demonstrować swoją dominację wojskową. Czy, były, czy zauważyłeś takie debaty na Litwie? No nie, takich debat akurat nie było. Ale Zresztą u nas w ogóle nie ma takiej kultury debatowania na tematy strategiczne publicznie. W Polsce jest bardziej, tak, uważasz, tak? W Polsce jest to wiele bardziej. Zresztą w Polsce jest w ogóle o wiele bardziej rozwinięta kultura debatowania na, na temat spraw publicznych, mhm. bo w Polsce są takie wydarzenia jak Kongres 590, jak kongres Polska Wielki projekt, gdzie ludzie. Rozmawiają o jakichś koncepcjach, które mogą rzutować na dziesięciolecie, gdzie rzeczywiście wielkie umysły się ścierają na te, te, tematy demograficzne, ekonomiczne i tak dalej. Na Litwie czegoś takiego nie ma. Najwyższy poziom, jaki na Litwie istnieje, no to są konferencje branżowe jakieś. Konferencje informatyczne, dajmy na to, gdzie się tam dyskutuje o trendach, o technologiach. Ale nie o takich rzeczach wielkich. Mhm. Więc to jest ta zasadnicza różnica. Ale właściwie no, zaczyna na Litwie chyba powoli się rodzić jakaś forma debaty strategicznej z kilku powodów, bo jeden z tych powodów to jest taki, że po raz pierwszy w historii Republiki Litewskiej Zachwianiu uległy wektory geopolityczne, według których poruszała się litewska klasa polityczna. Bo do 24 lutego 2022 roku, właściwie cała litewska klasa polityczna była zgodna co do tego, że takim no, biegunem dla Litwy są Niemcy. Ekonomicznym, geopolitycznym, militarnym też. Więc Litwa kupowała sprzęt wojskowy od Niemiec. Stąd te pancerchałbice, jako wozy bojowe piechoty kupiono boksery, z którymi tam zresztą te, też pewne kłopoty wynikły. Jako karabinki dla piechoty, oczywiście, Heckler and Koch i tak dalej, i tak dalej. I ta, ta wojna zachwiała tym wektorem geopolitycznym, i właściwie no, to, to jest jeden z takich bardzo widocznych jej skutków. I czym to się przejawia w debacie publicznej? No to się przejawia właśnie tym, że zaczęto wątpić w wiarygodność Niemców jako sojusznika. Ze względu na ich oczywiście postawę, tak? Ze względu na ich postawę, dokładnie tak. Co najbardziej zabolało Litwinów w postawie Niemiec? Jakie momenty?